Cześć, przyjechaliśmy do Wrocławia, zaparkowaliśmy auto i idziemy teraz do Hydropolis. Aktualnie to go w sumie szukamy. I trafiliśmy. Widzę, że jest jakaś niewielka kolejka. My już bilety mamy. Także idziemy. Ale to fajnie wygląda. Patrz, z logiem, logo leci. Możesz dotknąć. Wir wodny. Lub tornado to jest, nie? Tak. I tutaj ma ostre. Tak, tu się kończy na ostro, a tu się lej rozszerza. O, ja też! Mam nadzieję, że nie ma tu rekinów, nie? Chyba widziałem potwora z Loch Ness, tam pisze. Jest też o rybkach, nie? No. Patrz, ja pływam! Ej, Marosiu, widzieliśmy je, nie? No, zgłębiam wiedzę, pisze. Tak, idziemy wzdłuż tego szlaku. No to idziemy. Według tej hipotezy, podczas formowania się Ziemi, najcięższe jest znalazł. Nie. Ogień, nie? Tak, jest para. No, Kubuś próbuje dmuchać w parę. Dziwne, bo wygląda jak całkiem jak ogień. Tak, i lata jak tornado. Fajnie to wygląda. Gdzieś tu są zamiecione, no. I się unoszą. Tak, o, patrz jak szybko. Teraz przyłom. H2O. Tak, musisz jeszcze potworzyć inny. Musisz inne robić. Musisz cząsteczki wody stworzyć. 2H i O. Tak, przyłącz, następne H. I następną. Jest, i następną cząsteczkę wody. 2H i O. Widzisz, połączyłeś wszystkie wody tutaj. Mamy. I pisze, spójrz w górę. Spójrz w górę. Widzisz, jakie chmury? Głowę. Wkładaj głowę do ognia. I co, parzy czy nie? Tak, tak. Tak, ściemniasz, bo tak. To jest para wodna. Tu jest film wyświetlany. I beba. Jest to tajemnicze zwierzę. Tu jest o organizmach, tak. A tu jest, Tak, i możesz tam przełączać, no, i oglądać różne. Lewiatan! Kuba za lewiatana! Sufit z ryb. No. Potwory z głębin. Zobacz, podobne do obcej, nie? I jeszcze. To jest meduza. Tu jest statek morski. Dom, 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 dom.
No idę. Wchodzimy do statku podwodnego. Kuba już siedzi. Tu były takie przyciski. Pełno przycisków różnych. Jakieś butle. Pełno bezpieczników. Ogólnie miejsca metr na metr. I tu w ekraniku widać, co było. On jest chyba z lodu. Teraz oglądamy statki i kupujemy bilety już, nie? Mamo, powiedz tam Stena Line też. Tak, my byliśmy na Stena Line. Obejrzeliśmy bajkę i obejrzeliśmy też rybkę Mini Mini. Tak pamiętam, bo chcę jeszcze na Stena Line. Pojedziemy jeszcze kiedyś na Stena Line. No i kręć. A musiałeś zakręcić? A tu Kuba naciska. Podgrzewasz? Podgrzewasz wtedy? No, podgrzej. Ja też chcę. No to daj Szymonkowi. No, grzej. Trzymaj. O, i coraz mocniej. Gdzieś tu jest jak... Słońce jest! Tak, słońce się robi i tu mamy góry i chyba rzeki, nie? Jak płynęły. Mama, i można dotykać... I tam jest ocean na końcu. Można dotykać góry, nie? Tak, możesz dotykać. Pikselowe! Strefa relaksu jest piękna, niestety jej nie będzie widać. Są leżanki, palmy. Fajne dźwięki. No ale niestety jest za ciemno. Widzisz? Przesuwaj sobie, no. Jak naciśnie, to ci się podświetla. Aha, i różne części miasta tu się podświetla. Tam masz dworzec główny, tak. Ta Sky Tower podświetla. O, Sky Tower tam jest. Ale super. A gdzie jest zoo? No to czekaj. Tu jest zoo, zobacz. Pani, pani podświetliła, tu jest zoo. Tu jest zoo. Ja lubię zoo, wiesz? Wiemy. No naciśnij i podświetlisz sobie różne. No to szukaj. Nie. Tak, on na przykład stadion. O, i tam się zaświeca. Wrocławski. A teraz Ostrów Tumski. No, może szukamy akwaparku, który ma dużo wody właśnie. Kuba tak powiększył nam miasto, zmniejsz to trochę. Znajdziemy zoo. O nie! No i co, i się zblokowało. Tam X-a naciśnij, zamknij to. Tak, Kubuś zmienia lata. Zmień. I się wtedy mapa zmienia. 1360. Tak, i wtedy różnie miasto wyglądało. Gdzie jest to? 5 milionów. 1/4 Polski. Singapur ma 5 milionów ludzi, tak? Mhm. Kapsztad, ile ma Kapsztad? Trzy miliony, no prawie cztery.